Konkurencyjność europejskich firm bardzo mocno spadła, dlatego że mamy nałożonych szereg obowiązków, jak chociażby kwestie związane z zieloną gospodarką, ESG, które czynią nas słabo konkurencyjnym, dlatego że państwa trzecie nie mają takich obowiązków nałożonych i w związku z tym oferowane przez nich ceny są zdecydowanie niższe. Jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, to największym zagrożeniem jest ślad węglowy i wysoka cena energii. Ślad węglowy dlatego, że w ramach ESG musimy ten ślad węglowy pokazywać i w związku z tym w tych państwach przedsiębiorcy, którzy już korzystają z ESG, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupować w Polsce produkty. A przypominam, że to była duża część naszego eksportu i eksport może zacząć spadać. I drugi problem, jeżeli chodzi o Polskę, to są wysokie ceny energii. Niestety mamy ceny energii dużo wyższe, czasami dwukrotnie wyższe niż w innych państwach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi z kolei o państwa Unii Europejskiej, no niestety musimy to otwarcie powiedzieć. Jesteśmy technologicznie oddaleni bardzo mocno od państw azjatyckich i Stanów Zjednoczonych, dlatego że ten postęp jest w Europie znacznie mniejszy. Liczyliśmy zawsze na to, że spłyną towary z Chin, które są dużo tańsze. No i w tej chwili sami sobie sprawiliśmy ten problem. A dodatkowo jeszcze zarówno Stany Zjednoczone, jak i państwa azjatyckie subsydiują swoich przedsiębiorców, kiedy wysyłają oni swoje produkty na eksport. Brak wyrównania konkurencyjności państw Unii Europejskiej z państwami trzecimi, ja to powtarzam po raz kolejny, ale niestety tak to jest. Myślę, że to jest do uregulowania w tej chwili w dyrektywie celnej, która jest przygotowywana w Unii Europejskiej. Nie mówię o tym, żeby zahamować import z państw trzecich, ale o tym, żeby wyrównać szanse, jeżeli chodzi o konkurowanie na rynku europejskim. No i zamówienia publiczne, które znowu wracamy do tego samego, jeżeli państwa trzecie nie mają tylu obowiązków nałożonych, w związku z tym oferty, które nie składają w ramach zamówień publicznych, czy to w Polsce, czy to w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, są dużo niższe. Technologie cyfrowe na pewno mogą pomóc, tylko wracamy do punktu E. A technologie cyfrowe są najczęściej opracowywane w państwach azjatyckich, już nie powiem o Singapurze, który przewodzi tutaj, ale również w Stanach Zjednoczonych. Więc z jednej strony tak, na pewno mogą pomóc, z drugiej strony Europa powinna zainwestować i Polska również zainwestować w technologie cyfrowe. Ja przypominam, że mamy świetnych informatyków w Polsce i uważam, że to jest droga inwestycji polskiego rządu, żeby rozwijać właśnie te wszystkie technologie informatyczne.